właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. I zaraz potem dodał: Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Jakieś szczególne połączenie między słowami Pana Jezusa pełnymi zachwytu odnośnie do owych prostaczków, a słowami mówiącymi o tym, jak głęboka jest więź między Ojcem a Synem i Synem i Ojcem. I że o tym, czym jest to Boże życie, na czym polegają te relacje między Ojcem i Synem, wiedzą tylko ci, którym Syn zechce objawić. A chce objawić tę prawdę właśnie owym prostaczkom. Inaczej mówiąc, ludziom prostego i prawego serca. To oni właśnie widzą Boga. To oni dostępują objawienia tajemnicy życia Trójcy Przenajświętszej. I niewątpliwie taką postacią, takim Bożym prostaczkiem był patron wczorajszego dnia, święty Franciszek, żyjący na przełomie XII i XIII wieku, 800 lat temu. I niewątpliwie takim prostaczkiem, taką osobą prawego, wspaniałego serca była patronka dzisiejszego dnia, święta Faustyna. Zwłaszcza o niej można by powiedzieć, kim ona jest. W zakonie kucharka, ogrodniczka, furtianka. I znamienną sprawą było również to, że kiedy miała swoje pierwsze objawienia Jezusa Miłosiernego, patrzono na nią z niedowierzaniem. Ona? Jej? Pan Jezus się objawia nie przełożonym, nie matce generalnej, tylko tej prostej dziewczynie, która ledwie umiała czytać i pisać. Ale właśnie Pan Bóg wybiera tych, którzy są w oczach świata mali, jakby nieznaczący. I poprzez nich dokonuje swoje wielkie dzieła w tym świecie. Ale właśnie dlatego może zachwycać się, tak jak Pan Jezus, owymi prostaczkami. I może dokonywać wielkich dzieł w swoim Kościele. Bo są prawego serca. I z całą prostotą przyjmują i ufnością, i radością, mimo trudów, przyjmują to, czego Pan Bóg od nich oczekuje dla dobra Kościoła. Tacy właśnie prostaczkowie oglądają Boga. I stąd możemy do nich także, do tych prostaczków, odnieść słowa Chrystusowego błogosławieństwa z Góry Błogosławieństw. To ci
Błogosławieni, którzy są czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Są czystego serca w znaczeniu szerszym niż to, co zawarte jest w szóstym przykazaniu dekalogu. Czystego serca to znaczy serca całkowicie otwartego na Boga. Takiego, które nie ma w sobie nic, co by stanowiło jakąkolwiek przeszkodę do tego, by Bóg mógł w tym sercu zamieszkać i uczynić z niego swoją siedzibę, więcej jeszcze swoją świątynię. Ludzie czystego serca, prostego serca, którzy widzą Boga. Widzą, to znaczy doświadczają Jego miłości. A doświadczać miłości Boga znaczy to także odczuwać w sobie wielkie działanie tej Bożej miłości w sobie. Odczuwać wielkie wymagania, jakie Boża miłość w nas wzbudza. Nie bez powodu przecież pisał święty Paweł w drugim liście do Koryntian: Caritas Christi urget nos. Miłość Chrystusa przynagla nas. Pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Odpowiadać zatem swoją miłością Bogu na Jego miłość, a jednocześnie odpowiadać swoją miłością, kochając bliźniego człowieka, drugiego człowieka, swego bliźniego. Tak jak to pisał święty Jan w swoim pierwszym liście: umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas trwa i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Nie widzimy Boga, ale przeżywamy Jego miłość w nas samych. Miłość wymagającą, ponaglającą, wzywającą nas do miłości Boga i bliźniego, czyli do wypełniania tych dwóch przykazań miłości, które w gruncie rzeczy stanowią fundament Królestwa Bożego głoszonego przez Pana Jezusa. Ale jest też bardzo określona cena, którą się płaci za to, że najpierw jest się człowiekiem czystego serca, że się jest prostaczkiem i że się na tę miłość w konsekwencji, na tę miłość Boga odpowiada własną miłością Boga i bliźniego. Tą ceną jest bycie znakiem sprzeciwu dla tego świata. Tą ceną są prześladowania. I nie bez powodu to błogosławieństwo Chrystusa z góry błogosławieństw odnoszące się do ludzi czystego serca poprzedza kolejne błogosławieństwa, które mówią właśnie o prześladowaniach. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was
i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Tak też prześladowano Jezusa Chrystusa. W teologii mówi się nawet, gdy chodzi o działalność Pana Jezusa, o tak zwanym kryzysie galilejskim. Na czym ten kryzys polegał? Otóż Jezus na początku swojej działalności dokonywał wspaniałych cudów, które dotyczyły niekiedy wielkich rzesz ludzi. Myślę tutaj o cudach rozmnożenia chleba na pustyni. Wszyscy się cieszyli z tego. A Chrystus widział, że za tą radością, iż mogli się nasycić w pełni, kryło się bardzo takie przyziemne myślenie o nim. Cud rozmnożenia chleba, o którym pisał święty Jan, miał zakończyć się tym, że Chrystusa chcieli porwać, uczynić królem, żeby właśnie dał im takie królestwo sytości i lekkiego życia. I dlatego usunął się w cień, by się modlić. A potem, gdy spotkał się znowu z ludźmi w synagodze w Kafarnaum, zaczął im mówić, co znaczy ten znak rozmnożenia chleba. Co on zapowiada? I mówi o Eucharystii, o swoim ciele, które jeśli będzie spożywane przez ludzi, będzie gwarantowało im życie wieczne. Nie zapytali wówczas, co to znaczy naprawdę. Uznali Chrystusa za szaleńca, nawet ci z bliskiego otoczenia. Twarda jest ta twoja mowa, któż może ją słuchać? Odeszli. Zostało 12. I dramatyczne pytanie Pana Jezusa, wy także chcecie ode mnie odejść? I odpowiedź Piotra, Panie, do kogoż pójdziemy? Myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś świętym Boga. Myśmy to poznali. Za tym poznaniem Twojej wielkiej mocy poszła nasza wiara. Ty jesteś Synem Bożym, więc do kogoż pójdziemy? I odtąd Pan Jezus już nie czynił tych wielkich cudów ogarniających tłumy. Raczej usuwał się gdzieś na ubocze, a jednocześnie tym bardziej poświęcał swój czas, swoją troskę apostołom, by ich utwierdzać w wierze, by tworzyć z nich, apostołów, fundamenty Kościoła. Czy to znaczy, że żyli wówczas jak jakaś sekta zamknięta na ludzi i na świat? Czy żyli, mówiąc językiem współczesnym, w jakiejś bańce? Nie. Chrystus podejmuje wyraźnie drogę, którą wyznaczył mój Ojciec. Idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy będzie zdradzony, wydany w ręce pogan przez arcykapłanów i uczonych w piśmie. Tam umrze na krzyżu, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Odpowiedzią na tę swoistą anatemę, wyklęcie Pana Jezusa z synagogi żydowskiej jest tym bardziej wierne
wypełnianie woli zbawczej swego Ojca. Idzie do Jeruzalem. W pełni świadomie trzykrotnie mówi najbliższym, co go tam spotka. Odpowiedzią na prześladowanie, na odrzucenie, na odtrącenie jest apostolstwo. Jest głoszenie Ewangelii w porę i nie w porę. Bo dzięki temu, dzięki takiej postawie, człowiek jest prawdziwie błogosławiony. I kiedy to mówię do was, drodzy siostry i bracia, członkowie zaangażowani szczególnie w Kościół Domowy Archidiecezji Poznańskiej, w różnych jego strukturach, w różnych jego miejscach i parafiach, chciałbym was właśnie, moi drodzy, bardzo uwrażliwić na to, byście z jednej strony się nie zniechęcali, kiedy patrzą na was niektórzy ze zdziwieniem, z lekceważeniem, może jakimś złośliwym uśmieszkiem, zwłaszcza wtedy, kiedy możecie pochlubić się licznym potomstwem. I druga rzecz, o co was proszę, żeby Kościół Domowy, który w swoich strukturach jest właśnie po to, by wzajemnie się umacniać właśnie w takim dobrym chrześcijańskim życiu rodzinnym, by nie zamykać się w bańce, by z odwagą iść na spotkanie takiego świata, jakim on jest. Świata naprawdę trudnego, który jakby sprzysiągł się przeciwko rodzinie, przeciwko małżeństwu, przeciwko dzieciom. Zwłaszcza tym najbardziej bezbronnym i niewinnym, przebywającym jeszcze w łonach matek. Nie możemy być obojętni na to szczególne kryterium, które doszło do głosu rok temu w odniesieniu do jednej partii. Kandydować do Sejmu z tej partii mogli być tacy ludzie i tylko tacy, którzy zobowiązali się, że w Sejmie, jak zostaną wybrani, będą głosowali za nieograniczoną aborcją. Wiemy, że konsekwencją tego, co się stało rok temu, są daleko idące restrykcje, gdy chodzi o ochronę życia. Jeden z dyrektorów szpitali krakowskich powiedział mi: księże arcybiskupie, ja będę musiał w myśl tych przepisów zatrudnić u siebie kata, bo jeżeli nie będę miał kogoś, kto zechce dokonać aborcji, nie dostanę funduszu z Narodowego Funduszu Zdrowia i nie będę mógł egzystować. Gdzie my jesteśmy? Funkcjonowanie szpitala, który jest po to, żeby chronić i bronić życie, uwarunkowane tym, żeby był tam jeden kat do zabijania dzieci? I informacja, która dotarła do mnie kilka dni temu ze strony Fundacji Grupa Prelio, która działa na rzecz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, na rzecz ochrony małżeństwa, rodziny, dzieci i wolności sumienia. Informacja odnosząca się do tego, co się dzieje w powiatowym szpitalu w Oleśnicy. Pozwólcie, że przeczytam ten dość szeroki tekst. W tym szpitalu w pierwszej połowie tego roku zabito 85 dzieci, w tym troje dzieci w ósmym miesiącu ciąży.
oraz 10 dzieci zdrowych. Dzieciom w wyższych ciążach przed wywołaniem porodu do serc wstrzykiwany jest chlorek potasu. To okrucieństwo trzeba powstrzymać. I stąd apel, żeby położyć temu kres. I wypowiedź pani wicedyrektor tego szpitala, dlaczego tym dzieciom wstrzykuje się chlorek potasu do serca. Aborcji wczesnych, pisze ona, mamy bardzo mało. Do nas trafiają głównie pacjentki, w które są na końcu pierwszego trymestru, w drugim albo trzecim, czyli te wyższe ciąże. Powyżej 22 tygodnia podaje się oksytocynę, bo to jest już jak poród. W wyższych ciążach też wstrzykuje się dosercowo chlorek potasu, żeby dziecko nie urodziło się żywe. No bo wtedy nie ma aborcji, jak jest nieżywe. Chodzi o statystykę. A w gruncie rzeczy chodzi o mordowanie. I szpital ten w Oleśnicy jest prawdziwym prekursorem w łamaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zabijaniu dzieci z wadami rozwojowymi na podstawie rzekomego zagrożenia dla zdrowia psychicznego matki. Pod tą formułę można podciągnąć bardzo wiele spraw, jak wiemy. I to się dzieje na naszych oczach, w naszym społeczeństwie. W większości społeczeństwie ludzi ochrzczonych. I stąd pytanie o wiarę tych ludzi. Tych, którzy chcą zabić i którzy zabijają. Ale także pytanie o tych, którzy są świadomi tego, co się dokonuje i pytanie, dlaczego milczą? Dlaczego żyją tak, jakby nic się nie działo? Karol Wojtyła, kardynał Karol Wojtyła, pisząc swoją książkę Osoba i czyn w 1969 roku, wskazał na 4 możliwe, takie modelowe postawy człowieka wobec prawdy, wobec tego, co się dzieje w życiu społecznym. Tam były 2 postawy nieautentyczne, tak on to nazwał. Pierwsza to unik. Życie to jakby sprawy nie było. Pragnienie, by nie przyjąć dla wiadomości tego zła, które się dzieje. A druga postawa nieautentyczna to konformizm. Jeżeli wszyscy tak robią, to gdzie tu problem? Przecież nie będę się wychylał. To kosztuje. I 2 postawy autentyczne. Pierwsza z nich to sprzeciw. Tak być nie może. A druga postawa autentyczna to solidarność. Sprzeciw wobec złu w tym przypadku, złu zagrożenia życia dzieci i matek. A od strony pozytywnej solidarność z tymi dziećmi, które mają prawo do dalszego życia, do normalnego rozwoju, do przyjścia na świat, do radości z tego, że się można rozkoszować w tym dobrym znaczeniu tego słowa, pięknem tego świata stworzonego przez Boga i pięknem drugiego człowieka. Wracamy do naszej refleksji o kościele domowym. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich w zaledwie jednym zdaniu wyraził, co to znaczy kościół.
zwłaszcza kościół domowy. To zdanie brzmi następująco. Trwali oni, pierwsi chrześcijanie Kościoła Jerozolimskiego, trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Cztery elementy życia Kościoła. Nauka apostołów, wspólnota, łamanie chleba, czyli Eucharystia, modlitwy. Zastanówmy się nad tym pokrótce w nieco innej kolejności. Oni trwali w modlitwach. Dlaczego się modlili? Bo wiedzieli, poznali i uwierzyli, mówiąc językiem świętego Piotra, że jest Bóg. Można się modlić wtedy, kiedy się uznaje Boga nad sobą. I tutaj, jak echo, pojawiają się słowa świętego Augustyna, kiedy jest Bóg w naszym świecie wartości, jakimi żyjemy, to wszystko jest wtedy, gdy chodzi o te wartości, uporządkowane, gdy Bóg jest na pierwszym miejscu. Wszystko się porządkuje. Wszystko ma właściwe dla siebie miejsce. Oni się modlili. I w ten sposób trwali we wspólnocie. Po grecku koinonia. Modląc się, tworzymy wspólnotę ludzi wierzących. To jest nasza koinonia, wspólnota z Bogiem. Ale jednocześnie jest to nasza koinonia, wspólnota z braćmi i siostrami. Autentyczna wspólnota jest wtedy, kiedy jest modlitwa. Jeśli tego nie ma, to można mówić o jakimś spotkaniu towarzyskim i każdym innym, partyjnym, okolicznościowym, każdym możliwym. Ale koinonia, wspólnota jest tam, gdzie wszystkich łączy modlitwa do Boga. I po trzecie, ta modlitwa przyjmuje swój najbardziej głęboki i wspaniały kształt. W łamaniu chleba, czyli w Eucharystii. Po przeistoczeniu, w drugiej modlitwie eucharystycznej wypowiada kapłan dwa zaledwie zdania. Ta modlitwa eucharystyczna druga ma swoje zresztą bardzo dalekie, antyczne korzenie, bo jej autorem jest święty Hipolit, żyjący w Rzymie w III wieku, w czasie prześladowań. Mówi wtedy kapłan w imieniu wszystkich, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twego Syna. Eucharystia jest pamiątką Pana, pamiątką Jego Paschy, Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Ofiarujemy Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący. Eucharystia jest ofiarą bezkrwawą Chrystusa, do której to ofiary dokładamy nasze własne, niekiedy okupione cierpieniem. Na wzór świętego Pawła, który łączy swoje cierpienia z tym, co niejako nie dostaje cierpieniom Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. I po trzecie, dziękujemy, że nas wezwałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Eucharystia jest właśnie dziękczynieniem, czyli Eucharystią, dziękczynieniem za dar szczególny, powołania nas
byśmy stali przed Bogiem, byśmy byli blisko Niego, byśmy Mu służyli, byśmy Mu służyli także w braciach. I drugie zdanie, błaganie, by Duch Święty nas zjednoczył, by poprzez także sprawowanie tej Eucharystii, w której uczestniczymy, spełniło się błaganie, jakie zanosił Chrystus w Wieczerniku w swej modlitwie arcykapłańskiej, aby oni, Jego wyznawcy, stanowili jedno. Tego może dokonać tylko Duch Święty. I dlatego potem w tej modlitwie eucharystycznej są kolejne wołania i błagania. Pamiętaj o Ojcu Świętym, o biskupie, o kapłanach, o wiernych, o zmarłych. To jest właśnie ta modlitwa eucharystyczna, stanowiąca trzeci element życia Kościoła. W sposób szczególny Kościoła domowego. I czwarty element. Trwanie w nauce apostołów. Bo jeśli żyje się modlitwą, jeśli dzięki modlitwie tworzy się wspólnota, jeżeli ta wspólnota wyraża się w sposób najpełniejszy w Eucharystii, to jasną rzeczą jest, że ta wspólnota żyje prostą, jasną, ale przepiękną nauką apostołów, zawartą w Ewangeliach. I znowu wracamy do początkowych słów naszego rozważania dzisiejszego. Błogosławieni prostaczkowie, ludzie czystego serca, bo oni rozumieją, że prosta, piękna nauka zawarta w Ewangelii jest prawdziwie mocą i mądrością Bożą im daną. I prawdą jest to, co pisał Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Prawdą jest to, co opisywał on wówczas i co się dzieje we wszystkich pokoleniach kolejnych tworzących wielkie dzieje Kościoła i co się będzie działo aż do końca. Że ta prawda zawarta w Ewangelii, tak prosta i jasna, jest dla niektórych głupstwem i skandalem rozumu, dla innych zgorszeniem, ale dla nas, którzyśmy uwierzyli mocą i mądrością Bożą. I o tę moc dla was, dla waszych najbliższych, moc życia, moc świadectwa, o tę mądrość, która przewyższa mądrość tak zwanych wielkich tego świata. Prośmy, drodzy siostry i bracia, pokornie Pana Jezusa podczas tej przenajświętszej Eucharystii.